Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. I Jezus nie jest rewolucjonistą. On nie przychodzi po to, żeby wywalić wszystko do góry nogami. On wie, po co przychodzi. On przychodzi po to, żeby wypełnić wolę Ojca. On przychodzi po to, żeby wypełnić to, co jest w prawie i prorokach. To jest cały Stary Testament, prawo, prorocy, pisma. I zobaczcie, cały Stary Testament zapowiada Mesjasza. I Jezus przychodzi i On to po prostu wypełnia. On wypełnia plan Boga dla nas. I zobaczcie, że my często chcemy coś brać we własne ręce i tak właściwie może bardziej nam chodzi o wypełnienie naszego planu niż planu Boga. To jest tak samo, jak mówimy o tym, że wierzymy w Boga. A moje pytanie jest takie, czy wierzysz Bogu? To jest coś więcej, bo wierzyć w Boga może każdy, ale wierzyć Bogu to znaczy wierzę, że Jego plan jest po prostu dla mnie najwłaściwszy, najlepszy, że to jest plan, który prowadzi najmocniej do szczęścia. Właśnie o to chodzi. I tak bardzo imponuje mi w Jezusie właśnie to, że On wypełnia, że On naprawdę szanuje to wszystko, co jest zapisane. My czasami mamy takie wrażenie, że świat się rozpoczyna od nas, jakbyśmy byli pępkami. A Jezus w takiej pokorze to pokazuje. Nie, ja przyszedłem wypełnić. Wypełnić to wszystko, co jest właśnie napisane. To jest właśnie Jezus, to jest Jego pokora. To jest w Nim pociągające. I żebyśmy tak potrafili, to na tą drogę Cię błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostań z Bogiem.